Ciepło się zrobiło. Chodźcie na balkon. Dzisiaj metamorfoza tarasu i 5 kroków, jak urządzić sobie balkon marzeń. Dzień dobry, z tej strony Monika Jurczyk, OSA, osobista stylistka. Dzisiaj zapraszam Was do domu, a w zasadzie na zewnątrz, czyli na mój taras, który właśnie urządziliśmy. Ja jestem z tego mega zadowolona, ponieważ przy moim trybie życia to włącza mi się taki tryb, żeby urządzać, żeby dbać o moje gniazdo, żeby gotować i żeby zrobiło się przytulnie. No i ten mój taras gdzieś tam z tyłu głowy mi siedział, że nie jest idealny. Nadal nie jest idealny, ale mam nadzieję, że efekty mojej metamorfozy Wam się spodobają. Pierwszy krok, jeśli chodzi o urządzanie balkonu, moim zdaniem, to zrobienie porządnego researchu. Polecam aplikację Pinterest albo po prostu hashtag balkony dekor na Instagramie, żeby zobaczyć, jak fajnie urządzić różne przestrzenie. Fajnie wynotować sobie z tego pomysły, bo wtedy już mniej więcej wiemy, w którą stronę mamy pójść. Więc sprawdzamy na Pinterestie, robimy sobie moodboard. Drugi krok, oczywiście decydujemy o stylu, czy to ma być balkon w stylu boho, czy bardziej glamour, czy też może nowoczesny. Zresztą same na Pinterestie, czy gdziekolwiek indziej zdecydujecie, który podoba Wam się bardziej. Ja przy metamorfozie mojego balkonu wybrałam pomieszanie, bo jest trochę właśnie boho, czyli jest słomka i jakieś takie słomiane elementy, ale jest też trochę przytulnie, bo ja bardzo lubię na swoim tarasie spędzać wieczory. No nie z książką, bo wtedy nie jest jasno, ale nie wiem, czy się do tego przyznawać publicznie, z telefonem. Więc mamy zrobione inspiracje i mamy wybrany styl. Trzecia rzecz. Właśnie, zastanówcie się, co na tym balkonie faktycznie chcecie robić, czy wolicie się opalać, czy też nie, i czy to będą wieczory, czy to będą poranki. Bardzo dużo zależy od tej decyzji, ponieważ w ten sposób wybierzecie dodatki, które pasują do Waszego trybu życia. Czwarty krok to research, gdzie co kupić. Ja nie ukrywam, że wiecie, ja nie jestem specjalistką od wnętrz, więc to nie jest tak, że będę się tutaj mądrzyć i podawać Wam rozwiązania jak architektka, tym bardziej, że w dużych sklepach po prostu się gubię. Oczywiście nie w sklepach odzieżowych, bo te znam jak własną kieszeń, a w galeriach handlowych prawie mieszkam, ale jak wchodzę do Leroy Merlin, Ikei czy innej Castoramy, to po prostu kompletnie nie wiem, co gdzie jest i trochę czuję się jak moja własna klientka, która idzie ze mną na zakupy ubraniowe, a się na tym nie zna. Ciągle pytam sprzedawców, nie jestem w stanie szybko podjąć decyzji, a przede wszystkim chodzę od jednej półki do drugiej, bo nie wiem, gdzie co jest. W przypadku tej metamorfozy pomógł mi internet, czyli najpierw sprawdziłam, co gdzie jest. Miałam dość mocne wytyczne od mojej córki, która chciała fotel jajko. Wiem, on jest wszędzie i na Pinterestie zobaczycie go bardzo dużo, na Instagramie tak samo, ale marzenia są od tego, żeby je spełniać, więc fotel jajko na naszym tarasie wylądował. Ja też się z tego bardzo cieszę, ponieważ jest super wygodny i do czytania czasopism modowych będzie w sam raz. Kolejna rzecz, czyli ten piąty krok, moim zdaniem to już jest tylko takie dopracowanie dodatkami. Wiadomo, że jeśli ten taras albo balkon mają być tylko funkcjonalne, to wystarczy fajne miejsce do siedzenia, wystarczy coś, co robi cień. W moim przypadku to ten problem jakby odpadł, ponieważ mamy tutaj daszek i może jakiś stolik, na którym położymy książkę i zrobioną kawę na przykład. Ale jeżeli chcecie osiągnąć
efekt przytulności, to fajnie jest zapanować nad dodatkami. Ja bardzo chciałam mieć tutaj jeszcze kwiaty, ale staram się być realistką. Nie mam w domu połowę miesiąca, więc te kwiaty by po prostu nie wytrzymały ze mną długo. Więc zamiast tego mam cięte kwiaty, które tutaj widzicie. Dodatkowo latarenki i każde światło, które możecie znaleźć, jest na wagę złota, ponieważ później, jak się ściemni, te tutaj za mną żaróweczki zrobią zdecydowanie fajny klimat. Im więcej będzie poduszek, im więcej będzie puchatych kocy, tym lepiej będziecie się czuli na swoim tarasie i wy, i wasi goście, więc o to też warto zadbać. Oczywiście to zależy od tego, ile macie czasu, ile na tym tarasie będziecie przebywać, bo no, to jest przecież dużo roboty. Sprzątnięcie wszystkich tkanin na noc, albo jak pada, dbanie o to, przecież tu się kurzy, to jest na zewnątrz i tak dalej, ale wierzę w to, że dla zbudowania tego pięknego klimatu warto. Więc jak wrócimy do tego naszego pierwszego kroku i inspiracje, przyjrzyjcie się dokładnie, gdzie stoją lampiony, jakie to są lampiony, czy to są może takie, wiecie, modne kuleczki światełka, czy żaróweczki, czy świeczki, czy gdzieś właśnie stoi wiklinowy kosz, czy stoją doniczki, czy są fajnie poukładane drewniane skrzynki, to wszystko ma znaczenie. I oczywiście wydaje się znowu, że to szczegóły. No, znam mężczyzn, którzy by powiedzieli, że niepotrzebne pierdoły. Moim zdaniem to po prostu robi atmosferę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Nie jest modowy, ale miałam od Was takie sygnały, że chcielibyście też jakby widzieć mnie bardziej prywatnie. To jest bardziej prywatnie. Urządziłam sobie dzisiaj taras i jestem przeszczęśliwa. A teraz Was proszę o subskrypcję i o łapkę w górę, a ja znikam. Będę czytać. Dziękuję Wam bardzo.